nasze spotkanie uświetniło przekazanie dzwonów z miasta Teltow, od parafii z Teltow. Ale jeszcze jeden element, o którym nie wspominaliśmy w dniu dzisiejszym. We wrześniu ubiegłego roku, w trakcie prac budowlanych, natknęliśmy się na zakopany postument pomnika przedwojennego, który był stał na głównym miejscu, w centralnym miejscu w naszym mieście. Wojny 1870. Niemiecko-francuskiej. I tutaj mieszkańcy Dębna, którzy zginęli w trakcie tej wojny, on był postawiony na upamiętnienia. Zarówno byłych mieszkańców Dębna przemieszczono, przesiedlono, musieliście Państwo szukać swojej nowej ojczyzny, ale tak samo i moi dziadkowie, moi rodzice w 1946 roku musieli opuścić obecne tereny Białorusi. Meine Damen und Herren, wir versammeln uns hier auch mit den Teltower, auch Gästen, mit Teltower Anwohner, auch heute aus diesem heutigen Anlass, auch jedes Jahr hier. Und wir versammeln sich an den Plätzen. Wir hier damals im Folge der Kriegs. Spotykamy się, ponieważ chcemy przypomnieć tamten, przypomnieć czas straszny. Ażeby wspólnym działaniem w dniu dzisiejszym nigdy takie sytuacje się nie powtórzy. Dziękuję za Waszą obecność również w tym roku. Od 12 lat spotykają się w tym miejscu dawni i obecni mieszkańcy tego miłego miasta Dębna, by wspominać swoich zmarłych i wspominać przeszłość. Es hat mich tief berührt, dass die Glocke, die einst zur Trauung meiner Eltern zu meiner Taufe und zu seiner Konfirmation und zu vielen anderen Anlässen in meiner Kindheit läutete, heimgekehrt ist in ihre angestammte Kirche. Głęboko poruszyło mnie to, że dzwon, który niegdyś dzwonił z okazji ślubu moich rodziców, z okazji mojego chrztu i chrztu mojego brata i jego konfirmacji oraz okazji innych wydarzeń mojego dzieciństwa powrócił do swojego kościoła. W ewangelickim kościele to teraz wzywa wiernych katolików do nabożeństwa. Dzwon łączy nas. Gdyby mógł mówić, byłby najlepszym zwiastunem pokoju dla naszych narodów. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind nicht trennbar. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są nierozerwalne. Das müssen wir auch unseren Kindern und Enkeln vermitteln. To musimy przekazać również naszym dzieciom i wnukom. Rozpatruję dni, które dawno minęły i lata poprzednie wspominam. Tak pisze na kamieniu w obydwu językach, po polsku i po niemiecku. Wir verneigen uns in Ehrfurcht. Kłaniamy im się z czcią. Pater Unser, któryś jest w niebie, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Meine geliebte Seele, das ist mein Vergehen.
Dziękuję za wspólne przeżycie tego dnia, bardzo ważnego dnia łączącego nasze obie społeczności, a myślę, że w dniu dzisiejszym też pozyskaliśmy kolejnego przyjaciela po stronie niemieckiej, wspólnotę Sternów. Ja, ich möchte mich für den heutigen Tag, für das Zusammensein heute sehr herzlich bei Ihnen.